Emerytura Polaka jest w ostatnich tygodniach przedmiotem wielu zmian, które mają wpłynąć na jej wysokość. Już niedługo seniorzy zobaczą na swoich PIK-ach nowe stawki. Wiadomo, ile konkretnie będą wynosić hucznie zapowiadane podwyżki. Emerytura jest od zawsze jednym z najbardziej palących tematów w publicznej debacie. Od lat seniorzy podkreślają, że głodowe stawki nijak mają się do współczesnych realiów, których nie starcza im na przeżycie do pierwszego. Rząd zdecydował się wyjść naprzeciw tym głosom i zmienić zasady waloryzacji emerytur. Sprawdzamy, o ile wzrosną świadczenia i od kiedy zaczną obowiązywać nowe stawki. Emerytura wzrośnie już za chwilę. Jak przedstawiają się podwyżki? Rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował się na dwa różne sposoby waloryzacji. Pierwszy z nich zakłada wzrost o 3,26%, drugi dotyczy konkretnej podwyżki kwotowej i będzie miał zastosowanie w przypadku najbiedniejszych emerytów. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 marca tego roku, także jeszcze przez trochę ponad miesiąc emeryci będą musieli czekać na wyższe emerytury. Grono wypatrujących zmian w poziomie świadczeń jest bardzo pokaźne. Obecnie w Polsce jest 4,7 miliona emerytów i rencistów z ZUS i 1,14 miliona ubezpieczonych w KRUS i IE. Jak będzie wyglądać waloryzacja w konkretnych przypadkach? W przypadku najniższej emerytury wynoszącej 1029,80 zł wzrost wyniesie 33,57 zł. Oczywiście przy zastosowaniu reguły procentowej najwięcej zyskają osoby już dostające pokaźne sumy. Emerytura w wysokości 2000 zł będzie ciągnęła za sobą podwyżkę 68,46 zł. Od 1 marca wejdzie również w życie nowa stawka świadczeń. Osoby z odpowiednim stażem pracy będą uprawnione do pobierania emerytury co najmniej w kwocie 1100 zł. Taka kwota będzie również dopisana do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Jeśli chodzi o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, to jej minimalna stawka wkroczy na poziom 825 zł. Będą dalsze zmiany. Emerytura może być wolna od podatku. Posłowie cały czas debatują nad pomysłem zwolnienia emerytów i rencistów z obciążeń, jakie niosą ze sobą podatki. Taka zmiana oznaczałaby średnią podwyżkę nawet o kilkaset złotych. Chociaż Sejm wprowadza dużo zmian, które w krótkim terminie mają przynieść wymierne skutki, to ekonomiści podkreślają, że brakuje obecnie długoterminowej strategii dotyczącej systemu emerytalnego. Postulat systemowego podejścia do polityki społecznej nie został zrealizowany dotychczas od podjęcia zmian ustrojowych w Polsce.
Odnosząc się wyłącznie do potrzeby ochrony najniższych świadczeń, BCC wskazuje na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie, stwierdzają przedstawiciele Business Center Club.